Milion sto tysięcy osób w tym Auschwitz. Milion sto tysięcy osób wymordowali hitlerowcy. Who are you? I am Gerstorf. 60-stronicowe komiksy pod tytułem Jan Karski, człowiek, który odkrył Holokaust. Komiks po raz pierwszy ukazał się 6 lat temu. Opowiada o losach Karskiego, który był świadkiem Holokaustu, sporządził raport dla aliantów i osobiście informował o tragedii Żydów prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta. Autorzy komiksu to dziennikarz Marco Rizzo i rysownik Lelio Bonacorso. La Repubblica poświęca postaci Jana Karskiego także obszerny tekst. Mieszkający w Palermo Rizzo powiedział polskiemu radiu w rozmowie telefonicznej, że ma w planach wydanie powieści graficznej poświęconej Witoldowi Pileckiemu. We wtorek w Rzymie, w Domu Pamięci i Historii, wystawę poświęconą Janowi Karskiemu, stworzoną przez Muzeum Historii Polski, otworzyła Anna Maria Anders, ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech. I am Gerstorf! Premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęła się w Miami merytoryczna część kolejnego kongresu 60 milionów. Uczestnicy tego forum debatują o tym, jak wzmocnić pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Przypominając słowa Ronalda Reagana, że Polska jest centrum cywilizacji europejskiej, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polacy mieszkający za granicą są niezbędni do zrealizowania tej wizji. Pokażmy, że jesteśmy bijącym sercem Europy. Bo im mocniej Polska będzie obecna w sercach Amerykanów, tym bardziej będzie silna. Mówił premier RP w przesłaniu wideo do uczestników forum. Na 10. edycję Kongresu 60 milionów na Florydę przyjechali przedstawiciele polskich władz, działacze i biznesmeni polonijni, dyplomaci, a także przedsiębiorcy z Polski. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 milionów Zbigniew Kolonowski mówi, że pozycja Polski na świecie rośnie. Myślę, że dzisiejszy kongres chciałbym, żeby był otwarciem nowej dekady. Niech mówią o nas, to są wspaniali biznesmeni, to są wspaniali menadżerowie, to oni przewodzą na świecie. Myślę, że to będzie nasza dekada. Celem Kongresu 60 milionów jest integracja Polonii oraz polskich środowisk biznesowych. Nazwa forum odnosi się do łącznej liczby Polaków w kraju i za granicą. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podpisał umowę brexitową. Zjednoczone Królestwo opuści więc Unię Europejską w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Kolejna formalność, która przybliża nas do Brexitu. Formalność, którą w dwuzdaniowym oświadczeniu Boris Johnson określił mianem fantastycznego momentu, który zakończyć ma ciągnące się latami kłótnie i podziały. Teraz możemy iść naprzód jako zjednoczony kraj, pisze Boris Johnson. Premier podpisał brexitową umowę w obecności dyplomatów Foreign Office oraz dyplomatów unijnych. Dokument przybył do Londynu pociągiem, już podpisany przez liderów wspólnoty. To jednak nie koniec formalności. We środę porozumienie zatwierdzi Parlament Europejski. Dwa dni później, o północy polskiego czasu, Zjednoczone Królestwo znajdzie się poza Unią. Rozpocznie się okres przejściowy i druga, bardziej skomplikowana tura negocjacji ze wspólnotą. Dotyczyć będzie pobrexitowych stosunków pomiędzy Londynem i Unią. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kolejne miasto w prowincji Hubei, gdzie znajduje się epicentrum zakażeń nowym typem koronawirusa, wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się. Zaś Pekin i Szanghaj wprowadziły najwyższy alert dotyczący zagrożenia zdrowotnego. Władze Szanghaju zaapelowały do wszystkich osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Wuhan, gdzie znajduje się ognisko koronawirusa, o zgłaszanie się na profilaktyczne badania w szpitalach. Tymczasem szacuje się, że w dniu poprzedzającym ogłoszenie ograniczeń w wyjazdach z miasta 11-milionowy Wuhan tylko w ciągu 24 godzin opuściło około 300 tysięcy osób. Władze apelują, aby powstrzymać się od udziału w imprezach masowych w Szanghaju. Do odwołania zamknięto Disneyland. W Pekinie nieczynne będzie zakazane miasto oraz położone w pobliżu chińskiej stolicy odcinki Wielkiego Muru. Odwołano też tradycyjne jarmarki świątynne, które towarzyszą obchodom chińskiego Nowego Roku według kalendarza księżycowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A na zagrożenie wirusem z Chin reagują władze lotniska Szopana w Warszawie. Port wprowadził dziś obowiązek wypełniania tzw. formularzy lokalizacyjnych. Dotyczą one wszystkich pasażerów przylatujących bezpośrednio z Chin. Jak mówi rzecznik portu Piotr Borucki, umożliwi to w razie potrzeby natychmiastowy kontakt z takimi osobami. A widzisz? Zobacz, ile jest Chińczyków. Oni szukają alarmu. To jest mają przypadek, że tak się mogło zdarzyć. A szatan diabeł tutaj czuwa. Ze świat zniszczyć i koniec.
Lotnisko Chopina w Warszawie jako jedyne w Polsce oferuje bezpośrednie połączenie z Chinami. Jednak jedynym miastem w ofercie lotu oraz Air China jest stolica tego kraju, Pekin. Tymczasem polskie linie lotnicze LOT przyjmują niemiecką linię Kondor. Zainformowali o tym jednocześnie w Warszawie premier Mateusz Morawiecki oraz Frankfurcie prezes Rafał Miczalski. Informacje o ofercie lotnicze pojawiły się tydzień temu, ale wtedy prezes nie chciał komentować tych doniesień. Transakcja została sfinalizowana dziś. Rafał Milczarski zapowiedział, że linia nadal będzie rozwijać się pod swoją marką. Planowane jest też wejście na rynki. Linia stanie się jedną z firm wchodzących w skład polskiej grupy lotniczej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że transakcja to wydarzenie bez precedensu. Jest rzeczywiście czymś, co napawa nas dumą. Żadna ze stron nie podała wartości transakcji. Według szacunków niemieckich mediów przekroczyła ona równowartość miliarda złotych. Wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że linii Kondor to duży europejski gracz na rynku lotniczym. Linia Kondor do 60 samolotów i 10 milionów pasażerów rocznie. Kupno linii Kondor daje polskiemu przewoźnikowi możliwość wejścia na nowe rynki i otwierania nowych połączeń. Aleksander Przemek, Polskie Radio. Profesor Archiwistyki Społecznej na to nowa instytucja kultury, która będzie współprowadzona przez Ministerstwo Kultury oraz Fundację Ośrodka Karta. Umowę w tej sprawie podpisano w siedzibie resortu w Warszawie. Karta, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślał, że Centrum Archiwistyki Społecznej ma wspierać i rozwijać archiwa społeczne. Rodzinne, personalne, lokalne, grup zawodowych, najróżniejsze archiwa, które są tworzone oddolnie przez różne grupy obywateli. Głównym celem jest tej nowej instytucji jest wsparcie dla wysiłków, które między innymi ośrodek Karta czyni. Prezes ośrodka Karta Zbigniew Kruse, dziękując za wsparcie, podkreślał, że Karta nie była już w stanie sama udźwignąć niezwykle dynamicznie rozwijającego się ruchu archiwów społecznych. Archiwów społecznych jest prawie 500 w Polsce i w ostatnim roku okazało się, że rozwój tej dziedziny jest taki, że już nie jesteśmy w stanie jako organizacja pozarządowa utrzymać to w ruchu. Budżet Centrum Archiwistyki Społecznej ma wynosić od 2,5 do 2 milionów 800 tysięcy złotych. Profesor Karta, Polskie Radio. I to wszystko w tej części magazynu Północ-Południe. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier reaguje na czwartkową uchwałę Sądu Najwyższego. Mateusz Morawiecki skierował dziś wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy uchwała ta jest zgodna z ustawą zasadniczą. Trzy izby Sądu Najwyższego zdecydowały m.in., że wybrani przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa sędziowie nie powinni więcej orzekać. Uchwała Sądu Najwyższego jest niezgodna z Konstytucją i mogłaby wywołać anarchię w sądownictwie. Tak ocenił dziś w rozmowie z Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg wicepremier Jacek Sasin. Sąd Najwyższy uznał wczoraj, że obsada sądu będzie nienależyta, to cytat, jeśli w składzie znajduje się osoba wyłoniona przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. W pańskiej ocenie to anarchizowanie systemu orzekania w Polsce, czy? Oczywiście to jest próba zanarchizowania systemu sądowniczego, podjęta przez Sąd Najwyższy, przez sędziów, którzy, no, trzeba powiedzieć to wprost, wyszli ze swojej roli sędziów, a stali się bardzo wyraźnie politykami. Nie to wolno uchwała, sędziom, nie wolno politykować. Która jest głęboko niezgodna z Konstytucją, bo po pierwsze podważa prawo parlamentu polskiego, Sejmu i Senatu do tego, żeby kształtować system prawny, przyjmować prawne rozwiązania ustawowe dotyczące organizacji sądownictwa. Sędziom nie wolno politykować powoływanie sędziów. Jest bardzo złe. Profesor Gerstorff chce, skierować do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie w tej sprawie, opinię w tej sprawie, chcemy tutaj jedyna powołana do tego instytucja stwierdziła, czy rzeczywiście te konstytucyjne zasady, zapisy zostały złamane i jesteśmy przekonani, że ta uchwała, jak mówię, nie tylko nie ma mocy prawnej, ale jak mówię, jest sprzeczna z całym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej. Bo właśnie, bo Sąd Najwyższy też uznał, że orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są wadliwe, a sędziowie wchodzący w jej skład
No, nie powinni dalej orzekać, czy to jest koniec funkcjonowania Izby tym samym? Nie, w żadnym wypadku. W tej sprawie dotyczy dokładnie ta sama opinia, którą mówiłem przed chwilą. I ta decyzja Sądu Najwyższego ma charakter, pańskim zdaniem, polityczny? Absolutnie ma charakter polityczny. Wpisuje się w działania opozycji, które są prowadzone od 4 lat tak naprawdę, czy odkąd Prawo i Sprawiedliwość... Do więzienia sędziów. Tak dużo ich nie ma. Na pewno się zmieszczą. Klatek nie brakuje. Poprzez Polska przygotowana. Unieważniały bezprawne i niekonstytucyjne działania jeszcze poprzedniego parlamentu w sprawie Trybunału Sędziów nie brakuje. Przypomnę, na zapas wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego tylko po to, żeby zapewnić sobie większość w tym organie na następne lata. Zrobiono to jeszcze z wadami proceduralnymi w parlamencie. Musieliśmy tę kwestię uporządkować. Potem, mimo że ówczesny prezydent elekt apelował. Apelował i prosił o to, żeby takich działań nie podejmować, ten głos został całkowicie zignorowany. Potem, kiedy zaczęliśmy konsekwentnie, spotkaliśmy się rzeczywiście z bardzo wielką profesor Gerzdorf jest na świecie. W tym, żeby sytuację w sądownictwie porządkować, które no, uważa się, jak to sama jedna z pani sędziów określiła, za nadzwyczajną kastę, stojącą ponad prawem, ponad systemem prawnym, poza jakąkolwiek społeczną kontrolą. Więc jest to w tej chwili nie tylko działanie polityczne, ale jest to działanie obliczone na ochronę swojej takiej nadzwyczajnej pozycji w społeczeństwie. No, nie może być na to zgody, szczególnie wtedy, kiedy ta obrona i te działania prowadzą, czy mogą prowadzić do zanarchizowania i wywrócenia tak naprawdę systemu prawnego, pewnego bezpieczeństwa prawnego obywateli. To jedno zdanie, panie premierze, co dalej? Czy mamy do czynienia z faktycznym pęknięciem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości? Nie, nie mamy do czynienia z pęknięciem, mamy do czynienia z próbą rzeczywiście doprowadzenia do chaosu w systemie prawnym, ale jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Są odpowiednie instytucje. Mówię tutaj przede wszystkim o Trybunale Konstytucyjnym, który no, będzie w tej sprawie po prostu orzekał. Jego tutaj orzeczenia będą kończyły temat, będą przesądzały tą sprawę. My jesteśmy zdecydowani jako rząd, jako większość parlamentarna bronić konstytucji w tej sprawie. To znaczy my musimy rzeczywiście stanąć w tym fundamencie zapisów konstytucyjnych. One są tu absolutnie jednoznaczne. Profesor Gerzdorf jest na świecie. Zostali powołani przez pana prezydenta. Mają pełne prawo do tego, żeby orzekać i tego żadne profesor Gerzdorf jest na świecie. Polityków, prawników i publicystów na ten właśnie temat na portalu polskieradio24.pl. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Who are you? I am Gerzdorf. Gerzdorf. Na dawnego obozu zapowiedziały delegacje z ponad 60 krajów. Wezmą w nich także udział ci, którzy przeżyli... And this is my dog. And this is my dog. Dog. Przez Józefa Mengele. Swoich obozowych przeżyć Mengele. Zły. Mengele zły. Zły. Przyjechaliśmy do Kalbrzeży. Mengele. Mengele. Byłam z rodzicami. I z taką... Gerzdorf. W jaki sposób żeśmy trafili do tego transportu, tego nie potrafię powiedzieć. No nie. Wiem, że na pewno żeśmy przeszli przez Pruszków. I do obozu przyjechaliśmy z całą rodziną, jak już powiedziałem. I am Gerzdorf. Dziecia też poszła w inną stronę. Ona poszła w inną stronę. Nam bone. Stała na tej sławnej rampie Birkenau. Pamiętam tylko, powiedzmy, to rozdzielenie. Na rampie Birkenau. Z zapłakanymi dziećmi do bloków. To było naprawdę okropne. Okropne. Bo właśnie dzieciaki szły gonione. Z tego, co pamiętam, to byłam na takim bloku. Byłam na koje, która była wyżej od tych niskich koi, to znaczy nie byłam na parterze, musiałam być na górnej koi. Jestem Gerzdorf! Wiem,